Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Sony Xperia Z4 Tablet wraz z klawiaturą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwsze, co trzeba powiedzieć o tym tablecie, to niestety to, że mamy tutaj plastikową obudowę na tyle. W większości urządzeń od Sony jednak, w tych topowych urządzeniach, było to zawsze szkło, albo przynajmniej przypominające szkło tworzywo, a tutaj mamy matowe tworzywo, które bardzo łatwo zbiera odciski palców i po prostu nie wygląda tak, jakby to był tablet z wyższej półki. Jeśli chodzi o klawiaturę ze stacją dokującą, no tutaj nie mogę się przyczepić, również jest to tworzywo sztuczne, aczkolwiek no czego innego tu wymagać. Jednak zastanawiam się, skąd tak wysoka cena, bo klawiatura kosztuje około 500-600 zł. Moim zdaniem jest to stanowczo za dużo, biorąc pod uwagę to, że to jest tylko dodatek do tabletu. W klawiaturze znajdziemy miejsce na umieszczenie ekranu. Możemy dzięki temu zamienić tablet tak jakby w netbooka. Niestety ta klawiatura, właściwie ekran od klawiatury, nie odchyla się za bardzo, więc zbyt komfortowo go używać się nie da. Klawiatura oczywiście łączy się z naszym tabletem przy użyciu Bluetooth. Niestety muszę powiedzieć, że po około 2-3 minut, gdy nie używamy tej klawiatury, to ona automatycznie się rozłącza od naszego tabletu. Więc to mnie często irytowało, ponieważ gdy przestałem przez chwilę pisać i po prostu przeglądałem sobie internet dalej, przy użyciu ekranu dotykowego, no to klawiatura w pewnym momencie mi się wyłączała i musiałem potem odczekać jakąś chwilę, żeby znów się połączyła, co nie jest zbyt wygodne na dłuższą metę. Jeśli chodzi o działanie tego tabletu, to nie mogę tutaj zbyt wiele złego powiedzieć, ponieważ jak na razie wszystko działało bardzo płynnie. Jedyne, co mogę zarzucić, no to tak jak mówiłem o tej klawiaturze, co się rozłącza, no i potem przez chwilę bardzo się przycina, bo gdy wpisuję jakiś tekst, to w pewnym momencie on się zatrzymuje, potem się uzupełnia i to mnie dość często irytowało. Dobra, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie Xperia Z4 Tablet, piszcie śmiało w komentarzach. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!